na początku 1918 roku. Pisał do tymczasowej Rady Stanu. Gdy ojczyzna w potrzebie największej, nie przystoi biskupowi polskiemu stroić się w złote łańcuchy, krzyże drogie i kosztowne pierścienie. Szlachetny ten kruszec niech idzie na rzecz skarbu powstającego państwa polskiego, na wojsko polskie. Przeznaczam na ten cel krzyż biskupi ze szmaragdami i brylantami, złoty podwójny łańcuch weneckiej roboty i pierścień biskupi. Dzisiaj w cyklu Zapomniani bohaterowie biskup Władysław Bandurski, pasterz legionów. Władysław Bandurski urodził się 25 maja 1865 roku w Sokalu w rodzinie szewca. Skończył gimnazjum we Lwowie, potem wstąpił do miejscowego seminarium duchownego. Równocześnie podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. W wieku 22 lat przyjął święcenia kapłańskie, po czym został skierowany na dalsze studia do Rzymu. Po dwóch latach uzyskał doktoraty z filozofii i teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim. W 1890 roku ksiądz Bandurski powrócił do kraju, po czym został wikariuszem parafii w Kamionce Strumiłowej. Dwa lata później objął parafię w Stanisławowie. Zasłynął wówczas z wielkiego oddania wiernym w czasie epidemii tyfusu plamistego. W 1894 roku został sekretarzem i kapelanem biskupa sufragana Jana Puzyny. Rok później otrzymał nominację na kanclerza krakowskiej kurii biskupiej. W 1901 roku został kanonikiem kapituły krakowskiej. W 1906 roku otrzymał nominację na biskupa sufragana archidiecezji lwowskiej, po czym przyjął sakrę biskupią. Wkrótce został rektorem lwowskiego seminarium duchownego. Biskup Bandurski zasłynął z patriotycznych kazań i prowadzonej działalności publicystycznej. Pisał m.in. o królowej Jadwidze, o Wincentym Kadłubku, Piotrze Skardze, Augustie Kordeckim, Janie Kilińskim, Tadeuszu Kościuszce. Prowadził także ożywioną działalność charytatywną. Działał w szeregach Towarzystwa Dobroczynności. Był członkiem Komitetu Grunwaldzkiego, który zorganizował obchody 500. rocznicy zwycięstwa nad Krzyżakami. Opiekował się młodzieżą zgromadzoną w Sokole, w drużynach bartoszowych, strzelcu i harcerstwie. Utrzymywał ścisłe kontakty z powstałą z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w 1912 roku, komisją tymczasową Skonfederowanych Stronnic Niepodległościowych. W 1911 roku, podczas obchodów 250-lecia założenia Uniwersytetu Jana Kazimierza, biskup Bandurski otrzymał doktorat honoris causa Wydziału Teologicznego. W latach 1908-1912 uczestniczył w akcji na rzecz obrony unitów i nieodrywania hełmszczyzny od Królestwa Kongresowego. Po sprowadzeniu relikwii Józefata Kuncewicza z Białej Podlaskiej do Sokala utworzył tam centrum pielgrzymkowe dla unitów zaboru rosyjskiego. 24 czerwca 1914 roku, podczas pogrzebu Józefa Kajetana Janowskiego, członka rządu narodowego w czasie powstania styczniowego, biskup Bandurski po raz pierwszy spotkał Józefa Piłsudskiego. Po latach wspominał: po przemówieniu komendanta nic dodać nie było można. To był sam w sobie najdoskonalszy krzyk polskiej duszy, rwącej się do zbrojnego czynu. Zrozumiałem, że to jedyny człowiek, przed którego oczami otwiera się jasna przyszłość. To najwłaściwszy człowiek na właściwym miejscu. Powiedziałem więc wówczas krótko: po takim przemówieniu nic się nie mówi. Już się czyni. Idzie się w bój na rozkaz. Po czym biskup Bandurski zaintonował pieśń Boże coś polskie. 5 sierpnia 1913 roku, w rocznicę stracenia Romualda Trauguta, biskup Bandurski odprawił we lwowskiej archikatedrze uroczystą mszę świętą, pod koniec której pożegnał miejscowych strzelców słowami: błogosławię was, idziecie na bój, idziecie na śmierć. Błogosławię was, idźcie, zwyciężajcie, wróćcie nam. We wrześniu 1914 roku, w obliczu zbliżania się do Lwowa wojsk rosyjskich, namówiony przez przyjaciół ostrzegających przed zemstą najeźdźców, biskup Bandurski wyjechał do Krakowa, a stamtąd do Wiednia,
gdzie został członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego, wspierając jego akcję wśród Polonii amerykańskiej. Wydawanym przez Komitet piśmie Wiadomości Polskie publikował odezwy i kazania. Pisał wówczas: Legiony stwierdziły, że Polska żyje i chce żyć i że cały naród nie zmienił się jeszcze wzgrajem niewolników, ciemnych i bezdusznych. W 1915 roku biskup Bandurski udał się na front do legionistów na Wołyniu. Boże Narodzenie spędził w Legionowie w osadzie wybudowanej przez żołnierzy. Pod koniec roku w Karasinie wspólnie z komendantem Piłsudskim, Kazimierzem Soskowskim i kapelanem, księdzem Henrykiem Ciepichałem odebrał defiladę legionową. W drodze powrotnej, witany entuzjastycznie przez spontanicznie powstające komitety patriotyczne, odprawiał msze święte w miejscach postoju. W Dąbrowie Górniczej ostrzegał: Nieszczęsny, biedny, złamany naród, który się podda niewoli i ugnie pod przemocą katów. Naród ten ginie z wolna, a powstać już nigdy nie będzie zdolny. W maju 1916 roku biskup Bandurski ponownie wizytował walczących legionistów. Tym razem w okopach nad Styrem. Austriacka naczelna komenda nie zgodziła się na dalsze frontowe wyjazdy z powodu patriotycznej treści publikacji i wystąpień. W tej sytuacji działał wśród wiedeńskiej Polonii oraz posługiwał polskim jeńcom. Na początku 1918 roku ofiarował tymczasowej Rady Stanu krzyż biskupi ze szmaragdami i brylantami, łańcuch weneckiej roboty i pierścień biskupi. Pismo, które wówczas wystosował, czytałem na początku tego materiału. W listopadzie 1918 roku biskup Bandurski pełnił funkcję naczelnego kapelana obrony Lwowa. Jesienią tego roku wydał odezwę wzywającą polskich żołnierzy przebywających na terenie Austrii do powrotu i pracy na rzecz ojczyzny. W styczniu 1919 roku zgłosił naczelnikowi Piłsudskiemu gotowość służby dla Polski. Pisał: Nie chodzi mi o zaszczyty, ani o władzę, ani o panowanie, bo pomny na słowa apostoła, nie dla zysku, ale z dobrej woli, ani jako panujący nad księżmi. Chodzi mi o dalszą pracę dla narodu, w przekonaniu, że służba dla Rzeczypospolitej kapłaństwem jest, a nie kramem, w którym o zarobku myśleć przystało. Latem 1919 roku biskup Bandurski powrócił do Lwowa. W 1920 roku odwiedził żołnierzy na bolszewickim froncie oraz w czasie walk o Wino. Potem został duszpasterzem zbuntowanej dywizji generała Lucjana Rzygielskiego oraz kapelanem wojsk Litwy Środkowej na etacie generalskim. W Wilnie zorganizował Komitet Obywatelski Pomocy dla demobilizowanych żołnierzy. Był honorowym kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego oraz pełnił wiele funkcji. Uczestniczył w ogromnej ilości uroczystości patriotycznych. Biskup Bandurski, jako jedyny wśród polskich biskupów, został honorowany orderem Virtuti Militari. Jego przyznanie tak uzasadniano: Duchowy pasterz legionów, ich gorący i szczery patriota, orędownik, kilkakrotnie wizytował oddziały na froncie, zachodząc do okopów w 1915 roku i roku 1916. Niósł słowem otuchem w szeregi żołnierskie. Wysoki poziom ideowy i moralny w znacznym stopniu jego działalności przypisać należy. I aczkolwiek oficjalnie do Legionów Polskich nie należał z powodu trudności ze strony władz austriackich, to jednak sercem i swą działalnością zrósł się z nimi jak najbardziej bezpośrednio. Biskup Bandurski zmarł po długotrwałej chorobie 6 marca 1932 roku w Wilnie. W jego pogrzebie uczestniczył prezydent Ignacy Mościcki oraz tysiące wiernych. W 1996 roku jego prochy sprowadzono z Wilna do Warszawy i pochowano w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.